dzisiejszym odcinku programu Świat Twojego Dziecka powiemy, jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. Temat racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia jest dosyć tematem bardzo złożonym. Przede wszystkim powinniśmy wyjść od tego, że jak to mówi stare przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Zaskakujące jest to, że według statystyk otyłość wśród dzieci już w wieku wczesnoszkolnym sięga 20%, z czego tylko 5% tych dzieci tak naprawdę ma ku temu powody, które wynikają z tego, że mają uwarunkowania takie genetyczne, mają problemy z układem hormonalnym, bądź jest to skutek zbyt długiego przyjmowania leków. Niestety pozostałe dzieci i ich otyłość, na którą cierpią, wynika tylko i wyłącznie z niezdrowego trybu życia, czyli z trybu życia, które opiera się przede wszystkim na jedzeniu bardzo wysoko przetworzonych potraw, na jedzeniu słodyczy, cukrów prostych i na braku ruchu. Zdrowy tryb życia wiąże się przede wszystkim ze świadomością, czyli to my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, co jedzą nasze dzieci, jakie jakości przyjmują jedzenie i to my musimy być świadomi tego, co jest dla nich dobre, a co nie. W przekonaniu większości rodziców panuje takie zdanie, że zdrowy styl życia jest drogim stylem życia. Ta żywność jest bardzo droga oraz przygotowanie takich posiłków jest strasznie czasochłonne. Na dobrą sprawę wystarczy wykazać się tylko odrobiną chęci i pomysłowości. Myślę, że warto zacząć od tego, aby wspólnie z dzieckiem bardzo często poruszać temat zdrowego trybu życia oraz takich prawidłowych nawyków żywienia. Mam ochotę na coś dobrego? My! To zapraszam do kuchni. Inaczej podejdziemy do tematu, jeżeli na przykład dziecko ma, nie wiem, 8 bądź już 10 lat i do tego czasu odżywiało się w sposób nieprawidłowy, tak? Niezdrowy. Czyli na przykład jadło dużą ilość słodyczy, piło mnóstwo napojów gazowanych, słodzonych, tak? A inaczej podejdziemy do dziecka, które dopiero co wchodzi w ten świat, próbuje pewnego rodzaju smaków, dań, potraw. Myślę, że pomysłem na to, aby prawidłowo od początku, od samego początku prowadzić dziecko w tym zdrowym trybie życia jest to, aby jak najczęściej poruszać takie rozmowy. Nie ma to być rozmowa na zasadzie prelekcji bądź wykładu, tylko po prostu wzmianki, co to jest zdrowy typ życia, co jest dla nas zdrowe, jak ważne jest jedzenie owoców bądź warzyw. Kolejnym krokiem jakby do tego byłoby, jeśli już rozmawialiśmy wcześniej z dzieckiem, to powtarzać ten temat. Na przykład, jeżeli mamy małe dzieci, to chociażby rysowanie prac plastycznych, tak, owoców bądź warzyw. Możemy też często robić jakieś figurki z plastyczne. Jeżeli już dziecko chociaż ma jakąkolwiek świadomość, albo jeżeli już ten temat zdrowego trybu życia się przejawiał, myślę, że kolejnym jakby bardzo ważnym krokiem jest, jeżeli pozwolimy dziecku uczestniczyć na przykład w zakupach. Możemy wcześniej przygotować taką listę produktów. Jeżeli dziecko już potrafi pisać, to wpiszemy na to produkty, których będziemy szukać, tak, w sklepie. Jeżeli dziecko nie potrafi pisać, może przecież kilka tych produktów zwyczajnie namalować. Możemy z takich zakupów urządzić na przykład zabawę, czyli dzieci lubią i najlepiej uczą się przez zabawę i przez naśladowanie, czyli my jako rodzice dajemy im wzór. Zabieramy dzieci na zakupy, już ze sporządzoną w domu listą, no i szukamy danych produktów, tak, czyli w cudzysłowie polujemy na nie, możemy to potraktować jako zabawę. Jeżeli już mamy te zakupy, to kolejnym krokiem jest wspólne przyrządzenie posiłku. To często my, rodzice, zabraniamy dzieciom, bądź nie dopuszczamy im do wspólnego przygotowywania posiłków, dlatego że boimy się, że się dziecko oparzy, że się dziecko skaleczy, tak? Dla dzieci to jest ogromna frajda, a przede wszystkim myślę, że mają w tym momencie możliwość skosztowania wielu produktów, które wcześniej po prostu nie jadły. One uczestniczą z nami w kuchni, mamy czas na rozmowę, na to, żeby dopowiedzieć, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, tak? Wspólnie przygotowujemy dany posiłek, a dziecko jest dumne z tego, że samo przygotowało posiłek i z chęcią je zje. Thank you.
Jeżeli na przykład mamy na myśli trochę starsze dzieci, myślę, że fajnym pomysłem byłoby na przykład przygotowanie dla nich tak zwanego zielonego ogródka, czyli pozwólmy dzieciom zasiać, zasadzić na przykład zioła, czy miętę, czy cokolwiek. Jeżeli dziecko poczuje odpowiedzialność za to, będzie to pielęgnować, będzie to chociażby podlewać i zobaczy, jak to urośnie, to siłą rzeczy, z chęcią na koniec, to co już z tego wyrośnie, to po prostu spróbuje. Niestety, ale z obserwacji widzę, że większość dzieci w wieku naprawdę 8, 10, nawet i 12 lat nie ma pojęcia, jaki zapach ma dane zioło, jak wygląda dane zioło, bądź jak smakuje na chociażby melon czy kaki. Po prostu nie mają z tym wcześniej styczności. Czyli znowu powracamy do źródła, czyli że wszystko to, czego my uczymy nasze dzieci, co one miały wcześniej możliwość skosztowania, spróbowania, wynika z tego, że te dzieci nie miały z tym po prostu kontaktu w domu. Ważne jest też to, aby na początku tej naszej drogi, kiedy wprowadzamy dziecko w ten zdrowy tryb życia i uczymy jego jedzenia większej ilości warzyw, owoców, fajnie jest, jeżeli ten posiłek wygląda troszeczkę inaczej, czyli jeżeli on jest bardziej urozmaicony. Myślę, że warto poświęcić troszeczkę chęci i tego czasu, aby na początku, nie wiem, zrobić jakąś śmieszną buźkę, tak, żeby zabawić się w to, że papryka jest w tym momencie jakimiś usteczkami, bądź sałata to włosy i tak dalej. My jako dorośli, idąc do restauracji, także lubimy, aby to nasze danie wyglądało estetycznie, żeby wyglądało bardzo apetycznie. Choć myślę też, że gdybyśmy mieli takie danie jeść 3 dni z rzędu, najnormalniej w świecie byłoby to dla nas nudne. Dlatego też ważne jest, aby tą dietę dziecka urozmaicać, żeby te produkty były różnego rodzaju. Myślę, że zdrowy tryb życia powinniśmy wprowadzać od samego początku. Czyli już teraz, obserwując to, co się dzieje dookoła, możemy zauważyć mnóstwo błędów, które popełniają chociażby młode matki, na przykład, które karmią swoje dziecko w momencie, kiedy ogląda ono bajkę, czyli bądź jeszcze mało tego. Są dzieci, które są jeszcze mniejsze, ledwo siedzą w krzesełku i taka mama, żeby dziecko zjadło, włącza mu na przykład bajkę. W tym momencie dziecko je, ale kompletnie nie kontroluje tego, co je, ani ilości, jaką je, czyli nie skupia się ani nad smakiem, ani nad wyglądem, ani nad zapachem. Jest po prostu je w sposób mechaniczny. Często też zaobserwować możemy w opinii, nie wiem, babć, dziadków, bądź też rodziców, że dziecko mało je. A tak naprawdę, gdybyśmy przyjrzeli się temu, co ono zjadło w ciągu dnia, okazuje się, że ta ilość wcale nie była taka mała, ponieważ zamiast wyczekać do pełnego, konkretnego posiłku, często podsuwamy dzieciom przekąski. Niekoniecznie to są zdrowe przekąski. Na przykład dzieci jedzą słodkie paluszki, tak, ciasteczka, biszkopciki, mnóstwo jogurcików czy owocków. I w tym momencie, gdybyśmy zobaczyli na koniec dnia, ile faktycznie pokarmu przyjęło dziecko, okazuje się, że to nie jest wcale mała ilość. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy z nas ma mało czasu, kiedy mamy oprócz pracy mnóstwo obowiązków domowych, tak, mnóstwo zajęć z dziećmi, ciężko jest wygospodarować ten czas na to, aby wspólnie całą rodziną zjeść posiłek. Aby ten posiłek miał swój rytuał, żeby ten moment jedzenia był po prostu dla nas wszystkich przyjemny, tak? Ale bardzo, bardzo postarajmy się o to, aby w weekend znaleźć ten czas, żeby wspólnie razem zjeść posiłek. Żeby zacząć właśnie od tego momentu, kiedy razem możemy wszystko od początku, od podstaw przygotować, zasiąść wspólnie, zjeść go w spokoju i porozmawiać chociażby o tym, co miało miejsce w danym tygodniu. Kolejnym błędem jest to, że nasze dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed telewizorem bądź przed komputerem. W tym momencie bardzo często sięgają po bardzo niezdrowe przekąski. Jedzą mnóstwo chipsów, takich właśnie bogato kalorycznych potraw, jedzą to, co jest szybko, to, co jest teraz w tym momencie dostępne u nas w domu. A nie oszukujmy się, to my właśnie jako rodzice odpowiadamy za to, co leży na naszych półkach. To my robiliśmy te zakupy, to my ten towar przynieśliśmy, te produkty do domu. Więc dziecko sięga po to, o to, co ma po prostu zwyczajnie pod ręką, tak? Myślę, że warto jest przygotować zdrowe przekąski dla takich dzieci. Czyli jeżeli wiemy, że na przykład organizujemy dla dziecka bajkę, tak? No na przykład raz w tygodniu ogląda sobie bajkę na DVD, warto jest przygotować przekąski w postaci owoców, przekąski w postaci warzyw, tak? Można zrobić chipsy z jarmużu, można zrobić chipsy z buraka, tak? Bądź jakiś koktajl, czy bardzo, ale to bardzo kolorowy deser. Zresztą większość dzieci na słowo deser reaguje ogromnym entuzjazmem, tak? Niekoniecznie deser musi kojarzyć się z batonikiem, ciasteczkami bądź czekoladą. Myślę, że warto poświęcić trochę właśnie naszego czasu i wspólnie z dzieckiem przygotować, nie wiem, ciasteczka, drożdżówkę, zwłaszcza teraz, kiedy internet daje nam morze, po prostu morze możliwości, mnóstwo inspiracji, jest mnóstwo blogów, mnóstwo stron, gdzie możemy odnaleźć mnóstwo naprawdę zdrowych przepisów, które z czasem, jak już nabierzemy troszeczkę wprawy, okażą się, że nie są ani drogie, ani czasochłonne w przygotowaniu.
Duża liczba rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, jakich nawyków nauczymy dziecko teraz, już za młodu, będzie miało rezultat w późniejszym czasie. Większość naukowców twierdzi, że nasz niezdrowy tryb życia już od najwcześniejszych lat ma wpływ na choroby cywilizacyjne, które ujawniają się w naszym dorosłym życiu. Mam na myśli chociażby cukrzycę, otyłość, problemy z krążeniem, tak, bądź też miażdżycę. W ognisku prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mamy możliwość korzystania z programu tak zwanego żółtego talerza. Jest to program, który ma na celu szerzenie i propagowanie zdrowego trybu życia. Ma także zachęcić dzieci oraz także dorosłych do poszerzania swojej wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, na temat tego, jak ważny w naszym życiu jest ruch. Korzystając z pieniędzy, które właśnie płyną z programu Żółty Talerz, mamy możliwość zakupu produktów, które są zdrowe dla naszych dzieci. Na przykład na świetlicy większość dzieci pierwszy raz miała styczność z kiełkami. W momencie, kiedy szykowałyśmy sałatkę warzywną, większość dzieci pierwszy raz w życiu jadła kiełki. Mamy też możliwość pokazania dzieciom, że jeżeli pieczemy babeczki, niekoniecznie one muszą być zwykłym, prostym, białym cukrem, ale można je troszeczkę dosłodzić miodem. W trakcie pracy z dziećmi w ognisku TPD zauważyłyśmy, że większość dzieci kompletnie nie jest przyzwyczajona do picia wody. Każde z nich chciałoby pić słodkie napoje bądź napoje gazowane, takie, które piją na co dzień, do których są przyzwyczajone. Ta woda, która już stoi u nas na stoliku, jest dostępna dla wszystkich dzieci, na początku była ostatecznością. Teraz z czasem dzieci się pomału do niej przekonują i zaczynają po nią sięgać coraz chętniej. Tak samo jest dokładnie z owocami. Kiedy stały owoce, nikt po nie nie sięgał. Ale jeżeli w momencie, kiedy my te owoce już przygotujemy, czyli zawołamy dzieci, razem je obierzemy, razem je pokroimy i wystawimy je na stolik, w tym momencie znikają one dosyć szybko. Oprócz racjonalnego żywienia, które powinniśmy wpajać naszym dzieciom od najmłodszych lat, ważny jest też nasz tryb życia, czyli powinien to być tryb życia aktywny. Powinniśmy spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Jak już wcześniej wspomniałam, ciężko jest znaleźć dla nas ten czas w ciągu tygodnia, ale fajnie by było, gdybyśmy naprawdę w trakcie wolnego czasu czy w weekend znaleźli ten czas na to, aby wyjść z dziećmi na spacer, aby wziąć je na wycieczkę rowerową, tak? Abyśmy mogli przejść się, podjechać do lasu i zrobić sobie spacer w lesie, bądź też nad morzem. Mamy tak blisko, możemy z tego korzystać. Jeżeli my jako rodzice po pracy bądź też po wykonaniu wszelkich naszych obowiązków siadamy przed telewizorem i spędzamy ten czas biernie, taki sam przykład nadajemy naszym dzieciom. One to po prostu widzą i biorą taki przykład od nas. A niebezpieczne jest to, że w trakcie oglądania telewizji najczęściej właśnie podjadamy te niezdrowe przekąski, czyli jedno z drugim bardzo się wiąże. Coś trzeba z tymi dzieciakami zrobić. Cały czas tylko w telefonach siedzą. Faktycznie. Mam propozycję. Pogimnastykujmy się. Co wy na to? Myślisz, to dobry pomysł. Dzieciaki! Niestety większość rodziców, mówiąc kolokwialnie, idzie na łatwiznę i daje dzieciom pieniądze. Dzieci wtedy po 3-4 godzinach momentu od wyjścia z domu zaczynają się robić głodne i wydają te pieniądze na przekąski, które nie są zdrowe i nie są pełnowartościowe, tak? To, co znajdujemy w sklepiku szkolnym, bądź też w automacie, ma bardzo mało wspólnego z tym, co możemy nazwać zdrowym trybem życia. Podsumowując, musimy sobie uświadomić, że to my, rodzice, jesteśmy od samego początku odpowiedzialni za kształtowanie postaw naszych dzieci. Za to, aby pokazać im na naszym przykładzie, jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia, jak ważne dla naszego zdrowia jest odpowiedniej jakości pokarm, sen oraz ruch i ćwiczenia fizyczne. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Już za 2 tygodnie powiemy, kiedy warto wybrać się z dzieckiem do logopedy.